Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. 1 lipca zmieniły się zasady podawania w Polsce szczepionek przeciwko COVID-19. Drugą dawkę preparatu będzie można przyjąć w każdym wybranym punkcie szczepień, nie tylko tam, gdzie otrzymaliśmy pierwszą dawkę. Warto się szczepić, zachęcam do tego z całego serca. Dbajmy o siebie, o zdrowie naszych bliskich, zdrowie naszych bliźnich. Czwarta fala już jest, sporo się o niej mówi, że będzie nas czekała na przełomie sierpnia-września, być może na jesień, dlatego zróbmy wszystko, aby je uniknąć, bo jednak kolejne zamknięcie gospodarki, kolejny lockdown to są dramaty tysięcy, jak i milionów osób mieszkających w naszym kraju, więc warto się szczepić. Dodajmy, że z powodu zmniejszającej się liczby chętnych osób na szczepienia uległ zmianie harmonogram punktu szczepień w hali Nysa. Osoby, które miały wyznaczony termin na koniec czerwca, dostały SMS-a o jego zmianie. W tym miesiącu będzie można się szczepić 3, 10, 14, 17, 24 i 31 lipca. Szczepić się można praktycznie wszędzie i wchodząc z ulicy, czy do Domu Kultury, czy na hali, czy w innych punktach, to już nie jest problem. Teraz problem jest taki, aby jak najwięcej z nas chciało się szczepić, bo ten poziom wyszczepienia jest ciągle zbyt niski. Jest na tak niskim poziomie, który, jeżeli tak dalej będzie, niestety, czeka nas czwarta fala lockdownu i wiele nieszczęść. 15 sierpnia startuje druga edycja Biegu Tropem Wilczym. W Nysie, podobnie jak w wielu miastach w kraju, w ten sposób uczcimy pamięć żołnierzy wyklętych. Chętni będą mogli przebiec dystans 5 lub 10 km, ale będzie również bieg symboliczny na dystansie 1963 metrów. Poprzednia edycja wydarzenia cieszyła się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy w tym roku liczą na powtórkę. Start i meta na Forcie II w Nysie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wolności i Demokracji przy współpracy z Nyskim Domem Kultury. Dodajmy, że biegowi będą towarzyszyć liczne imprezy, m.in. Festiwal Kolorów Holi, czy też pokaz filmów militarnych Mirosława Basaja. Zapraszamy do zapisów. Od 1 lipca oficjalnie prezesem Stali Nysa jest Robert Prygiel. Zastąpił na tym stanowisku Marka Majkę. W czasie konferencji prasowej burmistrz Kordian Kolbiarz podziękował za 28 miesięcy pracy dotychczasowemu prezesowi. Prygiel, który przez lata był trenerem Czarnych Radom, przyznał, że objęcie nowej funkcji to dla niego duże wyzwanie. I nie wahał się długo, gdy otrzymał propozycję z Nysy. To jest bardzo odpowiedzialna funkcja pracować w takim środowisku, gdzie te tradycje, bardzo bogate tradycje są, gdzie ta kultura siatkarska jest na bardzo wysokim poziomie, ale również jest to okazja do udowodnienia wielu ludziom w środowisku, że można tą stal odbudować do takiej potęgi, jak była kiedyś i mieć z tego ogromną satysfakcję. Były prezes Marek Majka na razie zostaje w klubie. Za jego kadencji Stal Nysa po 15 latach znalazła się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie ukrywam, że bardzo bym chciał się zająć w klubie dalszymi kwestiami związanymi z pieniędzmi zewnętrznymi, bo obiecałem to, jeśli chodzi o ten przyszły sezon, panu burmistrzowi, że te środki, które pozyskujemy, które pozyskiwaliśmy do tej pory zewnętrzne do spółki Stal Nysa, to były setki tysięcy złotych, tak? Bo to w pierwszym sezonie, w pierwszej lidze, jak byliśmy, to jeszcze była kwota poniżej 200 tysięcy złotych, teraz już ponad 700 tysięcy złotych. Na nadchodzący sezon chciałbym, żeby te kwoty były dużo, dużo wyższe. Zatrudnienie Roberta Prygla, którego zna całe siatkarskie środowisko, ma być kolejnym krokiem w rozwoju nyskiego zespołu. Z roku na rok chcemy być coraz mocniejsi, to i sportowo, i organizacyjnie, stąd zaprosiliśmy do projektu Stal Nysa pana Roberta Prygla, człowieka, który jest legendą w świecie siatkarskim. I liczymy na to, ja jestem o tym przekonany, że pan Robert Prygiel jako prezes będzie miał sporo wyzwań przed sobą, ale też doświadczenie pozwala nam myśleć i być przekonanym, że z roku na rok będzie coraz lepiej. I ja w to gorąco wierzę i życzę wszystkiego co najlepsze panu Robertowi w prowadzeniu naszego zespołu. Stal Nysa jako beniaminek zakończyła rozgrywki na 13 miejscu w plusligowej tabeli. Dodajmy, że znamy już także datę rozpoczęcia nowego sezonu. 2 października, podobnie jak rok temu, Stal zainauguruje rozgrywki domowym spotkaniem z siatkarskim gigantem i zdobywcą Ligi Mistrzów, grupą Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Od 5 lipca w Miejskiej Bibliotece zostanie otwarty kolejny punkt do samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań 2021. Zapraszamy wszystkich chętnych. Punkt będzie otwarty w godzinach od 10 do 13.
Coraz więcej punktów. Uruchamiamy takich, które pomagają w spisie i w naszym Urzędzie Miejskim, i w bibliotece już za chwilę. No, skorzystajmy z tego. Naprawdę to trzeba zrobić, tak jak wybory raz w 4 lata, czy raz na 5 lat, tak samo jest spis powszechny, raz na lat 10 bodajże, i parę minut poświęćmy i zachęcam do tego również. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. Dodajmy, że na terenie naszej gminy trwa nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej nysa.eu i w Urzędzie Miejskim. Nowym proboszczem parafii świętego Jakuba i świętej Agnieszki w Nysie będzie ksiądz Zbigniew Cieśla. Taką informację na stronie internetowej zamieściła diecezja opolska. Obecny proboszcz nyskiej bazyliki przejdzie na emeryturę. 75-letni prałat Mikołaj Mróz decyzję ogłosił pod koniec maja. Z jedną z najważniejszych nyskich parafii związany był przeszło 35 lat, kiedy to zastąpił legendarnego księdza Kądziołkę. Osiemnastka stuknęła teatrowi ostatni rząd. Nyska formacja przez lata bawiła do łez, choć poruszała także tematy poważne, na czasie i czasami nawet awangardowe. Pod opieką Franciszka Neckara na dużej scenie zadebiutowało wielu młodych aktorów, a tych przez NDK przewinęło się co niemiara. W minionym tygodniu wszyscy mieli okazję do ponownego spotkania. Pan Franciszek Neckar go założył w Nyskim Domu Kultury. Teraz jest kontynuacja przez Wojtka Meresa. Ekipa zjechała się z całej Polski i to było bardzo fajne i bardzo miłe spotkać aktorów, którzy uczestniczyli w poprzednich spektaklach. Przygotowaliśmy niespodziankę panu Franciszkowi. Taki spektakl godzinny ze scenkami z różnych jego spektakli. A scenki te były napisane i właściwie wyreżyserowane przez byłych aktorów. Były łzy i wzruszenie, ale także rozmowy o przyszłości. Obecnie aż 3 formacje aspirują do występów przed dużą widownią. We wrześniu będzie nabór, więc zapraszamy wszystkich chętnych. Proszę się nas nie bać. No niektórzy się boją, ale nie jest tak źle. Jest grupa młodych takich artystów, którzy prowadzi teatr Pierwszy Rząd, to się nazywa. Prowadzi to Sonia Meres. I no, mamy taki tak zwany narybek, bo z tamtego pierwszego rzędu przechodzą do ostatniego rzędu, ale teraz w międzyczasie jeszcze stworzyliśmy rząd tak zwany tymczasowy. Teatr łączy pokolenia, ale najważniejsze to to, że wciąż przyciąga młodych ludzi. To przede wszystkim dobra zabawa, ale także walka z własnymi kompleksami. To działa, jest tak, że tam jesteśmy w tych grupkach, tam rzeczywiście jest troszeczkę podziału, ale zbieramy się razem i po prostu wychodzi, świetne rzeczy wychodzą, bo oni nam pokazują bardzo dużo rzeczy i jeszcze opowiadają o tym, jak było wcześniej. Jest świetna atmosfera też w grupie i to jest myślę mocny plus tego, że się przychodzi i widzi, jak ci wszyscy ludzie po prostu pokazują to, jak potrafią zagrać i że nie trzeba się wstydzić ani mieć jakichś kompleksów w stosunku do nich, więc po prostu można przyjść i bawić się razem z nimi. Aktorom i ich opiekunom życzymy kolejnych lat owocnej pracy. Niedawno zajęły 2 miejsce w województwie w konkursie o nagrodę małżonki prezydenta RP. Teraz startują w bitwie regionów. Mowa o niezwykle wesołym i aktywnym kole gospodyń wiejskich z Hajduk Nyskich. Na ogólnopolski konkurs kulinarny Bitwa Regionów gospodynie przygotowały nietuzinkowy przepis na gołąbki z ziemniakami i kaszą okraszone sosem grzybowym. Należy obrać ziemniaki, odcisnąć na sicie, kaszę sparzyć i połączyć z ziemniaczkami ociśniętymi. Do tego dać cebulkę pokrojoną w kostkę, przysmażoną. Do tego dać jajko, przyprawy do smaku, sól, pieprz. No i wyrobioną masę nakładać do liści i wyrabiać gołąbki. Gołąbki zapiekamy w rondlu, w piekarniku. To receptura babci jednej z mieszkanek naszego sołectwa. Zapiekane hajduckie gołąbki z nadzieniem surowych ziemniaków można podawać na przykład owinięte z boczkiem, koniecznie z kompotem z gruszek. Wszak sołectwo słynne jest na cały kraj z najstarszej gruszy w Polsce. Do przygotowania gołąbków najlepsza jest kapusta młoda lub kiszona w główce. Składniki pochodzą oczywiście od lokalnych rolników.